Życie jest pełne zwrotów akcji. Niczym w filmie, każdego dnia spotykają nas sytuacje, których się nie spodziewamy. Czasem nawet najbardziej poukładane życie potrafi spłatać figla, którego konsekwencje rzucają cień na wszystko to, co do tej pory wydawało się być poukładanym scenariuszem naszego życia. Historia, którą dziś Wam opowiem, wydarzyła się naprawdę. Ten odcinek otwiera nową serię na kanale kryminalnym, choć nie jest to opowieść o zbrodni i nikt tu nie zginie. Nie zawsze ktoś musi stracić życie, żeby historia wzbudzała skrajne emocje. Od dziś, w każdy poniedziałek o godzinie 6 rano opowiem Wam historię zdrady, oszustwa, podstępu i kłamstwa. Przedstawię Wam losy ludzi, którzy często zaślepieni czymś nowym, jak się wydawało lepszym i atrakcyjniejszym, tracili głowę i zdrowy rozsądek. Jeżeli Was również spotkała taka sytuacja, ktoś Was skrzywdził, zranił, oszukał lub wykorzystał Wasze dobre serce. Jeżeli chcecie opowiedzieć swoją historię i przestrzec innym, aby nie popełnili Waszego błędu, napiszcie do mnie na adres, który wyświetla się właśnie na Waszych ekranach. Może to właśnie Twoja historia będzie dla kogoś nieocenioną przestrogą. Paweł pochodzi z województwa dolnośląskiego. Ma 34 lata i w miarę poukładane życie. Pomimo relatywnie młodego wieku dorobił się już własnego mieszkania i dobrego samochodu. Rok temu na świat przyszło jego pierwsze dziecko. Żona Edyta była zachwycona wyborem partnera. Ich historia nadawałaby się na jakiś serial albo co najmniej powieść dla zakochanych. Poznali się wiele lat wcześniej, jeszcze na studiach. Edyta przyjechała do Wrocławia z niewielkiej miejscowości pod Krakowem. Była po rozstaniu z chłopakiem, wobec którego miała poważne plany. Niestety, miłość nie przetrwała, a ona poczuła chęć zmiany otoczenia. Wybrała studia prawnicze w stolicy Dolnego Śląska. W tym samym czasie naukę na uczelni rozpoczął Paweł. Nie poznali się na korytarzu, jak to bywa w wielu podobnych opowieściach. To, że się poznali, miało znacznie więcej zbiegów okoliczności. Edyta przyjechała do Nowego Miasta, nie znając tam zupełnie nikogo. Któregoś dnia wybrała się na spacer po Starym Mieście, zamówiła kawę i ciastko w jednej z wielu kawiarni. I gdy dopijała ostatni łyk, zorientowała się, że nie ma ze sobą portfela. Zmieszana całą sytuacją, panicznie przepraszała obsługującą ją kelnerkę. Obiecała, że zaraz ureguluje zapłatę, ale musi wrócić do domu. Obsługa nie uwierzyła zupełnie obcej klientce. Był często i każdy go znał. Przysłuchał się tłumaczeniom uroczej brunetki i zaoferował, że jeżeli nie odda pieniędzy do wieczora, on ureguluje jej rachunek. Zaufał na słowo, bo jak to określił, takie oczy nie mogą kłamać. Edyta podziękowała i jeszcze raz przeprosiła. Tego samego dnia wywiązała się ze swojej obietnicy. Zapłaciła za kawę i ciastko, a także zostawiła napiwek w podziękowaniu za zaufanie. Choć to podziękowanie należało się komuś zupełnie innemu. Paweł i Edyta zapomnieli o sobie. On przez chwilę miał pretensje do siebie samego, że nie poprosił o numer telefonu albo nawet nie zapytał o imię. Minęło kilka lat, kiedy ich drogi zeszły się ponownie. Była sobota, upalny wieczór. Za kilka dni startował kolejny semestr, więc była ostatnia okazja na to, aby się wyszaleć w rytmach muzyki. Początkowo nawet się nie poznali.
Minęli się przy barze, wymieniając subtelne spojrzenie. Po chwili Edyta przypomniała sobie ten dzień, w którym zapadała się pod ziemię za niespełna 40 zł. Pomyślała, że to jest moment, w którym powinna się zrewanżować. Kupiła przy barze piwo, którego smaku nienawidziła, i zaniosła do stolika, przy którym Paweł wraz z dwoma innymi kolegami dyskutowali o wszystkim i niczym jednocześnie. Położyła kufel przed nim i uśmiechając się podziękowała za kawę i ciastko. Pawła jakby poraził prąd. Zerwał się na równe nogi i starał się przywitać, ale uświadomił sobie, że nawet nie zna jej imienia. Edyta szybko naprawiła niezręczną sytuację. Przedstawiła się i nieśmiało powiedziała, że teraz są już kwita. Ten wieczór spędzili razem. Paweł sączył piwo, a ona ulubione martini. Od razu poczuli do siebie pociąg. Los kiedyś chciał ich połączyć, ale co się odwlecze? Teraz starali się nadrobić stracone lata. Spotkali się kolejnego i następnego dnia. Później spędzali każdą wolną chwilę, aż nazwali się razem. Byli zakochani. Paweł był elokwentny, uprzejmy i zauroczony urodą swojej partnerki. Z kolei ona widziała w nim człowieka, z którym może planować przyszłość. Po studiach Edyta rozpoczęła aplikację. Marzyła, żeby zostać prawnikiem jak jej rodzice. Co prawda pochodzili z niewielkiej miejscowości, ale zawód, który wykonywali, dawał im finansowy spokój. Ona także chciała mieć jakieś zaplecze. Własne pieniądze, samochód i mieszkanie. Nie miała charakteru, aby brać za darmo. Czuła się lepiej, gdy mogła na coś zapracować. Sama się dorobić i wiedzieć, że to, co ma, zawdzięcza tylko sobie. Dlatego okres studiów pracowała wszędzie, gdzie tylko mogła. W hotelu, w recepcji, w restauracji, w barze szybkiej obsługi. Nie bała się obowiązków, nie chciała pieniędzy od rodziców, tak było jej lepiej. Uchodziła za kobietę niezwykle atrakcyjną. Miała długie, ciemne, proste włosy do pasa, śliczne, ciemne oczy i zniewalający uśmiech. Figurą mogłaby zawstydzić niejedną modelkę, a zapach perfum ciągnął się za nią przez całą drogę, którą pokonywała. Paweł był zachwycony, że ma właśnie taką dziewczynę. Widział, jak inni zerkają, jak mu zazdroszczą i większość z kolegów rzuciłaby wszystko dla takiej ślicznotki. Paweł po studiach został handlowcem. Zatrudnił się w firmie dbającej o ubezpieczenia ekskluzywnych przedmiotów. Obracał się w środowisku ludzi majętnych. Sam też dobrze zarabiał, a w dodatku wypracował sobie kontakty w świecie tak zwanych elit. Para kupiła mieszkanie, po kilku miesiącach Edyta ogłosiła, że jest w ciąży. Radość, jaka jej towarzyszyła, była usprawiedliwiona. Pomimo tego, że dopiero rozpoczynała karierę prawnika, chciała urodzić dziecko. Miała już 31 lat, więc był to dobry moment na macierzyństwo. Paweł również był zadowolony. Chwalił się, gdzie tylko mógł, że wkrótce zostanie ojcem. To też on upierał się, żeby ich synek otrzymał imię Leon, nawiązując do ulubionego piłkarza grającego wówczas z numerem 10 w Wielkiej Barcelonie. Ciąża miała być czasem radości, zmiany humorów i bieganie po nocach po śledzie w czekoladzie, ale rzeczywistość przerosła wyobrażenia Pawła. Początkowo robił dobrą minę do złej gry, ale Edyta widziała zmiany w jego zachowaniu. Zaczął jej unikać, nie pamiętała, kiedy ostatni raz czule ją przytulił i powiedział, że kocha. Kiedyś potrafił trzymać ją za dłoń nawet w drodze do kiosku, a teraz unikał jakiegokolwiek kontaktu.
Kobieta czuła, że coś jest nie tak. Kilka razy próbowała zapytać, o co chodzi, ale chyba bała się odpowiedzi. Wiedziała, że w ciąży po jej dawnej figurze niewiele zostało. Przytyła blisko 30 kg. Jej nogi były opuchnięte, a twarz zrobiła się okrąglejsza. Przestała być tą atrakcyjną kobietą, w której zakochał się Paweł. Już nie chciał z nią wychodzić, nie zabierał na spotkania ze znajomymi, do sklepu wolał pójść sam. Edyta bardzo to przeżywała. Przecież to nie od niej zależało, jak zmieni się jej ciało podczas ciąży. Nie zaplanowała rozstępów na brzuchu i wszystkich innych rzeczy, które pozostają po ciąży. Wiedziała za to, że urodzi wspaniałego chłopca, któremu była w stanie oddać całą swoją miłość. Jeżeli Paweł nie akceptuje jej teraz, gdy jej uroda była przyozdobiona o to, co zostało po 9 miesiącach, mógł odejść. Był dorosłym człowiekiem, gdy zdecydował się na dziecko. Musiał sobie zdawać sprawę z tego, że to nie on, a ona będzie nosić pod sercem jego potomka i to ona zapłaci najwyższą cenę za jego narodziny. Żaden facet nie potrafi pewnie wyobrazić sobie bólu i cierpienia, jakie odczuwa kobieta podczas porodu. To ona obarczona jest największym ryzykiem i to ona musi znieść czas, gdy będzie już po wszystkim. Łatwiej jest dojść do siebie, mając przy sobie ukochaną osobę, która wesprze dobrym słowem, przytuli i zaopiekuje się maleństwem, żeby ona mogła odpocząć. Jednak te kilka miesięcy ciąży sprawiły, że Paweł zmienił swoje nastawienie do ukochanej. Albo byłej ukochanej, bo wraz z kilkoma kolejnymi kilogramami odsunął się od niej o kilometrowy dystans. Edyta wychowywała syna, a Paweł pracował. Gdy wracał do domu, widział styraną kobietę, która po całodniowym siedzeniu w domu nie miała na nic ani czasu, ani ochoty. Uznał to za objawy lenistwa. Nieuczesana, bez makijażu i w dodatku bez energii do życia, zasypiała na kanapie podczas wieczornych wiadomości. Paweł nie potrafił tego zrozumieć, że ten obiad, który jadł po pracy, sam się nie przygotował i nie nałożył na talerz. Że dziecko nie wstało samo z łóżeczka i nie zmieniło sobie pampersa, żeby później się nakarmić i znów położyć. A podłoga i kurze nie wyczyściły się od dreptania z kuchni do pokoju i z powrotem. Edyta ciężko pracowała na pełny etat, żeby po powrocie męża wziąć kilka nadgodzin. Podać obiad, zapytać jak było w pracy i szybko wyskoczyć do sklepu po brakujące produkty. A na koniec i tak słyszała, że nie dba o siebie i wygląda jak zmęczona życiem emerytka. Paweł szybko znalazł sobie nową rozrywkę. Godzinami przesiadywał na telefonie. Coś tam klikał, uśmiechał się do ekranu, a gdy Edyta pytała, co robi, odpowiadał, że gra w grę i właśnie wygrał. W gruncie rzeczy mężczyzna poznawał zakamarki portalu randkowego dla osób szukających wrażeń. Nie trudno tam kogoś poznać, a on szybko trafił na pewną uroczą blondynkę o niepolsko brzmiącym imieniu. Jessica mówiła po polsku, choć od dzieciństwa mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Paweł znów czuł się jak w raju. 28-latka bardzo mu się spodobała. Po pracy zostawał godzinę lub dwie, aby porozmawiać z nią przez telefon, czasami na kamerce. Gdy się do niego uśmiechała, był szczęśliwy. Czuł się znów jak kilka lat temu. Z tym, że Edyta teraz nie była dla niego atrakcyjna. Nie tak jak Jessica. To ona teraz była jego numerem jeden. Edyta poszła w odstawkę. Paweł rzadko bywał w domu.
Na weekendy spotykał się z kolegami, a w tygodniu pracował, choć nie miało to jakiegoś odbicia na pensję, którą przynosił do domu. Edyta nie była naiwna. Wiedziała, że mężczyzna kogoś poznał, ale nie zamierzała dać tego po sobie poznać. W końcu kto jak kto, ale prawnik musi zachować zimną twarz i zbierać dowody na swoją korzyść. W tym czasie Paweł coraz bardziej odpływał w myślach za ocean. Jessica oświadczyła, że się w nim zakochała. Powiedziała, że rzuci wszystko i przyleci do Polski, ale musi mieć pewność, że będą razem. Paweł był w stanie rzucić dla niej rodzinę. Obiecał, że znajdzie mieszkanie, a nawet dom i zamieszkają wspólnie pod jednym dachem. Amerykance taka postawa bardzo imponowała. Mówiła, że kocha i że na takiego faceta całe życie czekała. W Stanach już ponoć takich nie ma. Silny, zaradny i przystojny mężczyzna w sam raz dla niej. Obiecała mu swoją miłość i nieskazitelne ciało. Codziennie zasypywała wieloma zdjęciami, z których każde odsłaniało coraz więcej. Paweł ślinił się na fotografie i kombinował, jak uwolnić się od obecnego życia. Już za miesiąc Jessica miała lądować na warszawskim Okęciu, a on miał na nią czekać z kwiatami i pierścionkiem zaręczynowym. Nie mógł dłużej czekać. Któregoś dnia powiedział Edycie, że jej już nie kocha, że już mu się nie podoba i nie przypomina dawnej siebie. Zarzucał jej, że przytyła i oskarżał o obżarstwo i niedbalstwo o swój wygląd. Jessica na pewno by tak nie zrobiła, nie dopuściłaby, żeby doprowadzić się do takiego stanu, powtarzał. Edyta przyjęła rozstanie z kamienną twarzą. Dopiero gdy Paweł zabrał ostatnie rzeczy, rozpłakała się. Kochała go i wierzyła, że wszystko może się ułożyć. Dla niej, dla niego, dla ich syna. Chciała ratować ten związek, ale co mogła zrobić, skoro on poznał kogoś, komu wyznawał już miłość? Jessica zadzwoniła do swojego chłopaka i powiedziała, że udało jej się sprzedać dom i samochód. Jednak pojawił się mały problem. Bardzo chciała dołożyć się do wspólnego domu, ale nie mogła zabrać ze sobą tak wielkiej gotówki. Blisko 800 tysięcy złotych mogła wnieść do ich wspólnego życia. Pytała, czy jest jej pewien, czy naprawdę ją kocha i czy jej nie oszuka. Paweł zaklinał się, że czeka na nią w Polsce i nie chce nikogo innego. Wtedy Jessica jakby zaczęła się wycofywać. Z wielu codziennych rozmów ograniczyła się do jednej, czasem dwóch. Zaczynała wątpić i zastanawiać się nad wycofaniem z wylotu do Polski. Paweł nie mógł tego zrozumieć, tej zmiany, która nastąpiła. Przecież nie zrobił niczego, co dałoby pod wątpliwość jego dobre intencje. Był zakochany i dla niej zostawił rodzinę, choć tak naprawdę nie widział tej kobiety na oczy. W końcu Jessica poprosiła o tydzień przerwy, po czym wyłączyła telefon i przez dokładnie 7 dni nie dawała znaków życia. Paweł odchodził od zmysłów. Nie rozumiał, co się dzieje, ale z każdym kolejnym dniem czekał. Czuł, jak tęskni, jak mu zależy na tej kobiecie. Płakał, popadał w depresję. Po tygodniu telefon znów się odezwał. To Jessica. Przeprosiła go za swoje zachowanie i w to, że zwątpiła. Wyznała mu miłość i oświadczyła, że ma już kupiony bilet. Za tydzień będzie w Polsce. Został tylko jeden problem. Przetransportowanie gotówki. Jessica wyszła z inicjatywą, że kwotę można przetransferować przez odpowiednie placówki. Wymagało to wielu operacji, aby uniknąć horrendalnych podatków, ale było to do zrobienia. Kobieta postanowiła, że zaufa swojemu wybrankowi, ale wtedy pojawił się nowy problem.
tym razem po stronie amerykańskiej. Żeby nadać przesyłkę, odbiorca musiał ją opłacić z góry. Przy tak wielkiej kwocie opłata wynosiła prawie 80 tysięcy złotych. Ale lepiej stracić 10% niż całą kwotę. Paweł, zaślepiony tym, że jego ukochana za kilka dni ma wystartować, obiecał, że zorganizuje odpowiednią kwotę. 20 tysięcy miał zgromadzone na koncie. Tę kwotę wpłacił od razu na konto podane przez kobietę. Kolejne 20 tysięcy pożyczył z funduszu firmy. Miał możliwości zaciągnąć taką kwotę na 12 miesięcy bez odsetek. Natomiast wynagrodzenie będzie pomniejszone o kwotę miesięcznej raty. Po kolejne 40 tysięcy poszedł do banku. Wstydził się prosić swoich bogatych klientów. Podpisał umowę i wziął oprocentowaną kwotę. Podczas wypłaty gotówki pracownica banku rzuciła dla rozładowania napięcia, czy szykuje się jakaś impreza, skoro potrzebuje takiej gotówki. Paweł wyjaśnił pobieżnie, że musi opłacić transfer gotówki ze Stanów, a za kilka dni przyjedzie ze znacznie większą kwotą. To miał być żart, ale mina kasjerki mówiła wszystko. Bez zahamowania zapytała, czy pan jest świadom tego, co robi. Przecież to klasyczne oszustwo, a po wpłacie kwoty nie zobaczy pan tej osoby na oczy. Paweł oburzył się, słysząc tę uwagę. Jakim prawem pani śmie wchodzić z butami w moje życie? Wyszedł z banku i udał się do punktu wskazanego przez Jessica. Tam wpłacił resztę gotówki i szczęśliwy czekał, aż ukochana potwierdzi, że wszystko jest załatwione. Już za kilka godzin mieli być razem i cieszyć się swoim szczęściem. Mężczyzna nerwowo zerkał na telefon i czekał na kontakt. Aż zauważył, jak na komunikatorze pojawił się napis. Brak zdjęcia profilowego. Już nigdy nie porozmawiał ze swoją Jessiką. Jego ukochana zgarnęła 80 tysięcy złotych i rozpłynęła się w powietrzu. Paweł nie umiał wybaczyć sobie tego, jak łatwo dał się zmanipulować. Zakochał się w fotografiach i kilku rozmowach z kobietą, której nawet nie zapytał o adres. Nie zobaczył żadnego dokumentu z jej imieniem czy nazwiskiem, a wysłał jej 80 tysięcy złotych, pozbawiając się niemalże całej wypłaty, którą teraz musiał przeznaczać na raty. Do tego Edyta pozwała go o alimenty, żądając 1000 złotych na ich wspólne dziecko. W sądzie argumentowała to tym, że był w stanie wysłać obcej kobiecie 80 tysięcy złotych, za co z góry mógłby zapłacić ponad 6 lat żądanej kwoty. Paweł prosił w sądzie o najmniejszą możliwą kwotę, bo w aktualnej sytuacji stać go było tylko na jedzenie. Nie miał nawet swojego mieszkania i od jakiegoś czasu znów mieszkał z rodzicami. Edyta nie chciała już słuchać o powrocie. Paweł przepraszał, przychodził i tłumaczył, że był zmanipulowany. Ale na Edycie nie robiło to żadnego wrażenia. Zmanipulowany może był, ale później. Najpierw musiał wykazać inicjatywę, aby kogoś poznać. Zatem zrobił to świadomie. Edyta wróciła do dawnej formy. Zdrowy i sportowy tryb życia sprawił, że po ciąży nie ma już śladów, a jej figura jest wzorem do naśladowania dla wielu matek, które, jeżeli tylko mogą, idą w jej ślady. Podczas ich ostatniej rozmowy Paweł poprosił swoją byłą partnerkę o pożyczkę 2000 zł. Kobieta zlitowała się i pożyczyła pieniądze. Paweł odliczył szybko 1000 zł i wręczył jej do ręki jako alimenty za kolejny miesiąc. Tak kończy się przygoda Pawła z amerykańskim snem.
W Warszawie miał wylądować anioł z Los Angeles, a okazało się, że jedynie co wylądowało, to Paweł u matki, a jego 80 tysięcy złotych w banku w jakimś kraju w Afryce. Niech ta historia będzie przestrogą, już nie tylko dla znudzonych mężczyzn, ale też tych, którzy wierzą, że szczęście musi być okupione przelewem. Przygotowując ten odcinek, natrafiłem na świeżutką sprawę z Opola. Kilka dni temu pewien chłopak wysłał amerykańskiej Marines 14 tysięcy złotych, aby ta mogła przelać mu 225 tysięcy dolarów. Nie dajmy się oszukiwać. Zastanówmy się, czy to, co słyszymy, widzimy, nie jest za piękne, aby było prawdziwe. Ktoś, kto ma 200 tysięcy dolarów, czy 800 jak Jessica, na pewno znajdzie też kilka złotych na to, aby opłacić przelew. Poza tym w Polsce śmiało można wypłacić gotówkę z bankomatu, więc nie trzeba zabierać wszystkiego ze sobą. Troszkę racjonalnego myślenia i unikniemy nieprzyjemności. Paweł zawsze chciał mieć kobietę swoich marzeń. Gdy Edyta przestała taką być, poszukał innej. Za tę zmianę zapłaci kolejnych kilkadziesiąt rat kredytu. A Jessica zapewne czeka na kolejny przelew od zakochanego mężczyzny, stojącego w kolejce, do jakiegoś banku. Czy ta seria się Wam spodoba? Odcinki z życia wzięte przedstawiające prawdziwe, choć niekiedy niewiarygodne historie, w każdy poniedziałek o 6 rano. Czekam na Wasze komentarze i opinie. Jutro o godzinie 20 słyszymy się z kolejną kryminalną historią. Do usłyszenia.